Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was krótką informację, mianowicie z okazji startu nowego serwera EU8, który właśnie w tym momencie startuje, oraz z okazji startu Hellevatora, który również w tym momencie startuje. Playa przygotowała dla Was dwa kodziki, macie je nad moją głową, zaraz oczywiście powiem, co one dają, jak ich użyć i tak dalej, natomiast na początku pamiętajcie, żeby rozsyłać te kody wszędzie, gdzie tylko się da, po jakichś tam znajomych, gildiach, discordach, messengerach i tak dalej, żebyśmy nabili jak najmocniejsze statystyki. Oprócz tego, jeżeli startujecie na EU8, to zachęcam do kupowania pakietów z moim kodem, czy to pakiet startowy, czy pakiet twierdzy, czy jakieś klepsydry, grzyby i tak dalej. Również możecie używać kodziku neutral na stronie home.syfygame.net. Cały czas do poniedziałku trwa giveaway, no i można do mnie oczywiście te screeny wysyłać, jak tam używacie tego kodu, screeny potwierdzające oczywiście, czy to na Discordzie, czy to na mailu, czy to na Instagramie, no i w poniedziałek na streamku rozstrzygniemy sobie, kto wygra grzybki bądź też paysafe carda. Zobaczymy, co dany zwycięzca będzie chciał. Także używajcie kodziku neutral. Strona home.syfygame.net to jest strona oficjalna od twórców gry i można tam zakupić właśnie grzybki, pakiety, klepsydry, co tylko chcecie. Przypominam, bo może jest tu jakaś nowa osoba, która nie wie, nie ufa, zaczyna dopiero grę na EU8, więc wszystko jest oczywiście legitne i wszystko pochodzi od oficjalnych twórców gry. Dobrze, jeżeli chodzi o kodziki, to może najpierw przejdziemy sobie do kodu dla każdego. Dlatego, że oczywiście kod na Hellevator jest na każdy serwer dla każdego gracza, no i to jest neutral myślnik 5i8j, już Wam tutaj pokazuję, co on w ogóle daje. 25 kart kluczy oczywiście do Hellevatora, 100 klepsydr, no i nieśmiertelkę. Żeby tego kodu użyć, musimy mieć minimum 10 level i musimy wejść do Hellevatora. Najlepiej sobie wejść do tego wydarzenia, nazwijmy to, do tego eventu, po prostu pokonać tam pierwszego przeciwnika, no i dopiero wtedy użyć kodu, wtedy na pewno on zadziała. Jak tego kodu użyć? Wchodzimy tutaj w plusik obok naszych grzybków, zjeżdżamy na dół, mamy kupon bonusowy, klikamy sobie to, no i wpisujemy właśnie neutral myślnik 5i8j, dajemy daj mi bonus, no i w tym momencie jest on nieprawidłowy, natomiast jak ten film latuje na kanał, to oczywiście już można go na spokojnie używać i będzie działał. To jest, tak jak mówię, od 10 levela musicie wejść w Hellevator, no ale działa na każdym serwerze, dla każdego gracza, no to jest jakby logiczne. Działa do 19 listopada, czyli tak naprawdę do niedzieli, do 23.59, także działa tylko przez ten weekend, więc pamiętajcie, żeby się śpieszyć, używać go, rozsyłać, żeby po prostu nie przegapić. Kolejny kodzik to jest kod oczywiście startowy na nowy serwer EU8, no i to jest kod neutral myślnik EU8. Jeżeli chodzi o to, co on daje, no to mamy tutaj 100 szczęśliwych monet, mamy wierzchowca 50% i mamy nieśmiertelkę. Wierzchowiec łączy się z tym z pakietu startowego, więc na spokojnie możecie użyć kodu, możecie tam kupić sobie pakiet startowy, no i to Wam się połączy, po prostu będziecie mieli większą ilość dni na tym wierzchowcu. On działa tylko do 20 poziomu, więc no od razu jak się zalogujecie na swoje konto na EU8, nawet na pierwszym levelu dobrze jest to użyć, żeby potem nie zapomnieć, jak ten 20 poziom wbijecie. No i jak go użyć? W sumie tak samo, to oczywiście mówię, tylko na EU8. Teraz już skończyła się prerejestracja, jak ten film latuje na kanał, więc też klikacie tutaj sobie plusik obok waszych grzybków, wchodzicie sobie w kupon bonusowy, no i wpisujecie neutral myślnik EU8, klikamy daj mi bonus, no i on również Wam zadziała. Jeżeli chodzi o to, do kiedy on jest ważny, to jest ważny do 8 grudnia, do 23.59, więc no niecały miesiąc, powiedzmy tam 3 tygodnie będzie go można używać. Kody można łączyć, więc gracze, którzy startują na EU8, będą mogli użyć obydwóch, także no mamy tutaj tak naprawdę dwie śmiertelki z tych dwóch kodów dla graczy oczywiście na EU8. Mamy tego wierzchowca 50%, mamy 100 klepsydr, to też jest fajne na starty, zwłaszcza na EU8 właśnie, 100 szczęśliwych monet, więc mówię, gracze z nowego serwerka mogą używać obydwóch. Jeżeli by się zdarzyło, że nie dostaniecie nagród za kody, to spróbujcie się przelogować, spróbujcie zdjąć, założyć broń albo tam jakiś inny itemek, dlatego że serwery mogą być teraz obciążone, no i te itemki z kodów, czy tam jakieś rzeczy z kodów mogą dojść z opóźnieniem. Rozsyłajcie kodziki po swoich gildiach, znajomych, na messengerze, to co już powiedziałem, aby nabić jak najmocniejsze statystyki. Kodów twórcy i tak można użyć tylko raz na konto, dają wszystkie to samo, więc będę bardzo wdzięczny, jak użyjecie mojego. Jeżeli nawet nie planujecie grać na EU8 albo nie gracie na jakichś tam serwerach, no innych starych,
starych, to i tak możecie założyć konto na przykład na EU8, użyć tego mojego kodu, pobawić się, tak samo na jakichś kontach na innych serwerach, jak nie gracie, to również tego kodu na Hellevator można wbić, użyć, żeby właśnie te statystyki fajne nabić. No i tak naprawdę tyle ode mnie, taki krótki informacyjny filmik. Jeżeli chodzi o jakiś tam start EU8, to ja oczywiście będę wszystko robił na Twitchu, potem będę robił wycinki z tych streamów, wrzucał wam na YouTube'a, może z Hellevatora jakiś odcinek się pojawi z tej edycji, zobaczymy co tam zmienili. Generalnie teraz będzie bardzo dużo kontentu przez ten weekend, więc wyczekujcie i wszystko. I tak naprawdę wszystko, tyle ode mnie. Piszcie w komentarzu, czy kody zadziałały, czy wszystko jest ok. Kciuka w górę oczywiście zostawcie, subskrybujcie z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych kodów. Możecie, co tam jeszcze, wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Tam również informacje o kodach się pojawiają. No i tyle z mojej strony. Startujemy sobie na EU8, startujemy nową klasą postaci, startujemy z naszą własną gildią i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!